Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na naszym dzisiejszym webinarium w dniu 19 stycznia 2022 roku. Na początek przedstawię kilka tutaj informacji odnośnie zasad, jakie panują zawsze tutaj na naszych webinariach, czyli pierwsza informacja, bardzo prosimy o wyłączenie kamerek oraz mikrofonów, jeżeli Państwo tego nie zrobią. Też tutaj koleżanka, która pomaga z tej części technicznej będzie wyłączała ze względu na to, że będzie nam łatwiej po prostu tutaj prowadzić webinarium. Jeżeli chodzi o pytania, pewnie w trakcie trwania webinarium pojawią się jakieś u Państwa pytania. Bardzo prosimy o przesyłanie tych pytań w formie czatu. Na czacie można napisać pytanie. Odpowiedzi zostaną przesłane do Państwa po zakończonym webinarium, czyli jak dzisiaj zakończymy webinarium, rozpoczniemy przygotowanie odpowiedzi i też wtedy otrzymają Państwo od nas te odpowiedzi. One również będą zamieszczone na naszej stronie internetowej, na stronie Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Jeżeli chodzi tutaj o te pytania, też w tym samym czasie też będzie udostępnione nagranie z danego webinarium. Oczywiście te wszystkie informacje dostaną Państwo od nas mailem. Jak najbardziej będzie możliwość odsłuchania sobie w późniejszym terminie naszego webinarium oraz zapoznanie się z dokumentacją, czyli też zostanie do Państwa przesłana prezentacja. Czyli powtórzę, odpowiedzi na pytania, tutaj prezentacja wraz z nagraniem webinarium będzie udostępnione dla Państwa w formie maila, a także na naszej stronie internetowej Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na stronie www.warp.org.pl. Dodatkowo bardzo prosimy Państwa o wypełnienie ankiety. Ankietę otrzymają Państwo na czacie. Będzie to taki link, w który należy wejść i wypełnić ankietę. Zajmie Państwu, no myślę, że z minutę, dwie. Jest to ankieta anonimowa. Jeżeli chodzi o wyniki tej ankiety, posłużą nam do informacji w zakresie, w jakim kierunku chcieliby Państwo, żeby też przygotowywać kolejne webinaria tutaj dla Państwa. Przejdziemy do kolejnego naszego slajdu, czyli do tematu, jaki dzisiaj mamy, czyli wzrost kwalifikacji w 2022 roku, czyli przedsiębiorstwo sprawdź ofertę. Jeżeli chodzi o dzisiejsze webinarium, będziemy sobie omawiać działanie 6.5 naszego programu regionalnego, czyli Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych. To właśnie w ramach tego działania zostały wybrane instytucje, które realizują projekty, w ramach których można pozyskać dofinansowanie na podnoszenie kwalifikacji. To dofinansowanie jest w formie dotacji, ale o tym będę oczywiście mówiła tutaj w dalszej części naszej prezentacji. Dodatkowo przedstawimy informacje w zakresie funduszy europejskich, czyli źródła informacji, gdzie mogą Państwo dostać takie informacje oraz jak wygląda sieć punktów informacyjnych funduszy europejskich, czyli takiego punktu, w którym tutaj my pracujemy i udzielamy informacji. Ja nazywam się Agnieszka Zaręba i jak najbardziej tutaj zapraszam do kontaktu z naszym punktem w celu rozwiania wszelkich wątpliwości, jeżeli jakiekolwiek tutaj powstają w prowadzeniu czy też rozwijaniu swojej osoby. Przejdziemy teraz do zakresu naszego działania, czyli działania 6.5. Jaki jest cel szczegółowy takiego działania? Jest to podniesienie kompetencji i kwalifikacji przedsiębiorców sektora MŚP, czyli mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa, ale również samozatrudnieni, którzy chcą podnosić kwalifikacje zarówno siebie jako pracodawcy, jak i swoich pracowników. Tutaj w ramach takiego działania to pracodawca zgłasza zarówno siebie, jak i pracowników do dofinansowania szkolenia, które podnoszą jego kwalifikacje. Jeżeli chodzi o zakres tego szkolenia, jest on kierowany do wzrostu kompetencji i kwalifikacji osób pracujących w mikro, małych, średnich przedsiębiorstwach, w tym wieku 50 lat i więcej. Są to osoby, które są w takiej grupie docelowej, również oczywiście te młodsze osoby jak najbardziej, ale są to też osoby, które są w tej grupie szczególnej, czy też osoby o niskich kwalifikacjach. Jeżeli chodzi o instytucje, do których należy się zgłosić, są to tak zwani operatorzy, którzy zostali wybrani w drodze konkursowej, czyli instytucje składały swoje wnioski o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. W wyniku ocen zostało wybranych 6 instytucji, które na terenie województwa wielkopolskiego
prowadzą te projekty. One są już prowadzone od pewnego czasu, natomiast jeszcze w tym roku jak najbardziej jest możliwość pozyskania dofinansowania na podnoszenie kwalifikacji. Jeżeli chodzi o nasze województwo, zostało one podzielone na takich 6 subregionów, przy czym zostało wyłonione jako 6 subregion miasto Poznań, czyli dla niego osobno, ponieważ w poprzedniej wersji tego projektu miasto Poznań wraz z powiatem poznańskim było jakby w jednym subregionie. Do kogo kierowane jest wsparcie? Czyli właśnie przedsiębiorcy sektora mikro, mało, średnich przedsiębiorstw oraz ich pracownicy. Wnioski o takie dofinansowanie należy złożyć do operatora, który realizuje wsparcie i na dany jeden subregion został wybrany jeden operator. Jeżeli chodzi o szkolenia, musimy je wybrać z bazy usług rozwojowych, czyli tutaj w ramach tego programu możemy otrzymać dofinansowanie na szkolenie, czy też kurs, bądź studia podyplomowe, które jest z bazy usług rozwojowych. Ta baza usług rozwojowych jest to taki jawny rejestr, który jest prowadzony w formie elektronicznej i tam różnego rodzaju firmy szkoleniowe zamieszczają informacje o szkoleniach, o kursach, o studiach podyplomowych, które są dofinansowane ze środków Unii Europejskiej, gdzie możemy na takie szkolenie się zapisać i otrzymać na nie dofinansowanie. Żeby móc zrozumieć tutaj jakby tematykę tej bazy usług rozwojowych, zacznijmy od pojęcia, czym jest usługa rozwojowa. Jest to usługa w zakresie pozaszkolnych form edukacji, czyli usługa, która wspomaga edukację, czy też usługa doradztwa związanego z zarządzaniem zgodnie z przepisami w zakresie klasyfikacji wyrobów i usług, które pozwalają na rozwój przedsiębiorstwa oraz ich pracowników, czyli nasze szkolenie, na które wysyłamy swojego pracownika, czy też siebie jako pracodawcę, musi również stworzyć tutaj dobrych korzyści naszej firmie. Jeżeli chodzi o sektor MŚP, czyli mamy mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa, czyli zgodnie z ich klasyfikacją, jak tutaj Państwo widzą, musimy sobie wyliczyć, jakim przedsiębiorstwem jesteśmy. Jeżeli tutaj na przykład nie wiemy, tak, czy jesteśmy firmą sektora mikro, małą bądź średnią, bo od tego też jest uzależniony poziom dofinansowania, warto skorzystać z kalkulatora klasyfikacji MŚP, który znajduje się na stronie PARP-u, czyli Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, bądź ewentualnie można sobie w internecie wpisać w wyszukiwarkę kalkulator wielkości firmy, tak, i jak najbardziej tutaj wejdziemy poprzez ten klasyfikator. Jeżeli chodzi o poziom dofinansowania, tak jak już wspomniałam, jest on uzależniony. Mikroprzedsiębiorstwa mają dofinansowanie na poziomie 80%. Jest to niezależnie od tego, kogo takie mikroprzedsiębiorstwo wysyła. Czy wysyła siebie jako pracodawcę, czy wysyła swojego pracownika. Jest to zawsze poziom 80%. W przypadku małego bądź średniego przedsiębiorstwa już widzimy, że te procenty dofinansowania się zmieniają. Małe przedsiębiorstwo ma 70% dofinansowania, to jest takie ze względu na status, a średnie już tylko wysokość 50%. W zależności od tego, kogo wysyła firma na szkolenie, taki poziom dofinansowania może być zwiększony, jednakże nie więcej niż do wysokości 80%. Na przykład, jeżeli małe przedsiębiorstwo wysyła na szkolenie osobę, która jest pracownikiem o niskich kwalifikacjach, dodatkowo może uzyskać tutaj zwiększenie tej punktacji o 20%, czyli byśmy mieli 70 plus 20, czyli 90%. Jednakże mamy informację, że maksymalna wysokość tego poziomu dofinansowania wynosi 80, czyli niezależnie od tego, że byłoby to 90, i tak przedsiębiorstwo otrzyma dofinansowanie na poziomie 80%. W innym przypadku, gdyby to było średnie przedsiębiorstwo, gdzie ma poziom dofinansowania 50% i na szkolenie wysyła osobę o niskich kwalifikacjach, czyli dodajemy te 20%, w tym momencie dofinansowanie takiej usługi wynosi 70%, czyli 50 plus 20 mamy 70. Natomiast gdyby była jeszcze taka sytuacja, że jest to osoba o niskich kwalifikacjach, a takie szkolenie kończy się zdobyciem kwalifikacji, czyli mamy 50 plus 20 plus 20, czyli byłoby 90, ale też nie więcej niż maksymalnie
80% tutaj średnie przedsiębiorstwo na tą usługę do tego pracownika może uzyskać. Zapoznajmy się z takimi 10 krokami do refundacji, ponieważ forma wsparcia, która jest udzielana w ramach dofinansowań w tym działaniu z tej bazy usług rozwojowych, jest to forma refundacji. Ta forma refundacji jest w naszym województwie, czyli w pierwszej kolejności to przedsiębiorstwo opłaca całość szkolenia, kursu bądź studiów podyplomowych, dopiero później operator, po złożeniu oczywiście przez nas wszystkich dokumentów, zwraca nam tą część dofinansowaną z danej usługi. W pierwszej kolejności, żeby wziąć udział w takim projekcie, należy w bazie usług rozwojowych wyszukać interesujące nas szkolenie. Jeżeli tutaj na przykład takiego szkolenia nie możemy wyszukać, bo na przykład nie ma, nie jest dostępne, jak najbardziej jest możliwość tutaj takiego złożenia zapotrzebowania na takie szkolenie i w odpowiedzi tutaj jakaś instytucja na przykład podejmie się przeprowadzenia takiego szkolenia czy też kursu. W drugim kroku przedsiębiorstwo, które składa wniosek, wypełnia formularz zgłoszeniowy oraz składa go do operatora. I teraz, jeżeli chodzi o wybór operatora, wybieramy go zgodnie z miejscem zamieszkania, pracy, szkoły lub pobytu. Czyli jeżeli mówimy o firmie, to mówimy o miejscu prowadzenia działalności gospodarczej, czyli tam, gdzie mamy siedzibę. Jeżeli nasza siedziba znajduje się na przykład w Pile, to naszym operatorem będzie Fundusz Rozwoju Promocji Województwa Wielkopolskiego. Jeżeli nasza siedziba firmy znajduje się w innej miejscowości, musimy zobaczyć, który operator będzie na dany obszar. Wszelkie oczywiście te informacje, na jakim obszarze są prowadzone firmy, w dalszej części naszej prezentacji są przedstawione, do kogo należy składać taki wniosek. W kolejnym kroku podpisujemy umowę z operatorem na refundację kosztów wybranej usługi rozwojowej. Musimy się potem zarejestrować w bazie usług rozwojowych, zapisać się na taką usługę za pośrednictwem bazy usług rozwojowych. Musimy opłacić z własnych środków, czyli tutaj właśnie jest ta mowa o tej refundacji, za usługę rozwojową, czyli instytucja szkoleniowa wystawia nam fakturę, którą my jako pracodawca musimy opłacić. Opłacamy ją w 100%, natomiast później, tak jak już zostało wspomniane, możemy otrzymać zwrot maksymalnie do 80% wnioskowanej tego poziomu dofinansowania, przy czym też są limity, jeżeli chodzi o jedną usługę rozwojową. W kolejnym kroku korzystamy z usługi rozwojowej, zdajemy egzamin, oceniamy taką usługę w bazie usług rozwojowych. Jest to bardzo ważne, wypełnienie ankiety. Wypełniamy formularz rozliczeniowy i składamy go do operatora. Na podstawie tych dokumentów operator może dokonać zwrotu tej refundacji tego poziomu dofinansowania. I otrzymujemy właśnie refundację poniesionych kosztów usługi rozwojowej. W kolejnych slajdach zapoznamy się z operatorami, którzy zostali wybrani na teren województwa wielkopolskiego. Tak jak już wspomniałam na początku, mamy 6 regionów, na których działa 6 operatorów. Mamy podregion poznański, leszczyński, pilski, koniński, kaliski oraz miasto Poznań, które zostało wyłonione. Wcześniej było to subregion poznański z miastem Poznań. Te 6 instytucji jest operatorami, do których firmy z terenu województwa wielkopolskiego mogą złożyć wniosek o dofinansowanie. Operator Fundusz Rozwoju Promocji Województwa Wielkopolskiego działa jako operator na obszarze powiatu chodzieckiego, czernkowsko-trzcianeckiego, pilskiego, wągrowieckiego oraz złotowskiego. Tutaj kwota takiej jednej usługi rozwojowej wynosi 5000 zł, przy czym maksymalnie na przedsiębiorstwo jest kwota 75 tysięcy. Rekrutacja jest w trakcie, jest to rekrutacja ciągła, czyli w każdym momencie możemy taki wniosek złożyć. Jeżeli chodzi o dane kontaktowe, biuro tej instytucji, ponieważ jest to instytucja co prawda z siedzibą w Poznaniu, swoje biuro projektu ma w Pile przy ulicy Grunwaldzkiej. Tutaj wskazujemy numery telefonów, numer i adres strony danego operatora. Natomiast też, jak wspomniałam na początku, tą prezentację Państwo otrzymają i też te wszystkie dane teleadresowe będą mieli pod ręką.
Kolejnym operatorem jest Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości spółka ZO, która działa tutaj na terenie miasta Poznania, czyli firmy, które mają siedzibę w Poznaniu, mają możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie szkolenia. Kwota na jedną usługę rozwojową wynosi tutaj 4000 zł, natomiast na przedsiębiorstwo 40 tysięcy. Jeżeli chodzi o rekrutację, jest ona prowadzona w trybie ciągłym, ale formularze należy składać wyłącznie w formie elektronicznej, ponieważ tutaj w ramach tej instytucji jest stworzony tak zwany generator wniosków, przez który właśnie możemy wypełnić dany formularz i złożyć go do instytucji. Tutaj, jeżeli chodzi o siedzibę firmy, znajduje się w Poznaniu przy ulicy Pikary 19. Przepraszam, przeskoczyło. Naszym trzecim operatorem jest Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych, które działa na obszarze tutaj powiatu obornickiego, poznańskiego, szamotulskiego, średzkiego oraz śremskiego. Tutaj mamy dofinansowanie jednej usługi rozwojowej na poziomie 6250, przy czym jest to maksymalna kwota dofinansowania wraz z wkładem własnym. Obecnie trwa tutaj siódma runda, natomiast rekrutacja prowadzona jest w etapach, czyli w momencie, kiedy zakończy się runda siódma, należy na stronie internetowej instytucji sprawdzić, kiedy rozpocznie się kolejna runda, ażeby móc taki wniosek tutaj złożyć. Tu wskazuję Państwu na miarę. Proszę zwrócić uwagę, że w przypadku tej instytucji zostało podzielone też osoby do kontaktu w zależności od powiatu. Mamy osobną osobę do kontaktu na powiat obornicki, średzki, śremski, szamotulski oraz poznański. Kolejnym naszym operatorem jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lesznie i on swoją tutaj obszar prowadzenia projektu to powiat gostyński, grodziski, kościański, leszczyński, miasto Leszno, nowotomyski, międzychocki, rawicki oraz wolsztyński. Jedna usługa rozwojowa może być dofinansowana w maksymalnej wysokości do 5000 zł oraz maksymalnie na przedsiębiorstwo wynosi to 50 tysięcy zł. Obecnie tutaj została zaplanowana w terminie od dnia 12 listopada tutaj kolejna tura naboru i zostało ogłoszone, że od tej tury naboru trwa nabór wniosków ciągły. Tu mamy dane teleadresowe do instytucji. Kolejną naszą instytucją jest Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Koninie, która prowadzi obszar na terenie tutaj powiatu gnieźnieńskiego, kolskiego, konińskiego, na terenie miasta Konina, powiat słupecki, turecki, wrzesiński. I tutaj również mamy kwotę na jedną usługę rozwojową 5 tysięcy zł, na przedsiębiorstwo 50 tysięcy. Rekrutacja jest od 10 stycznia 2022 roku wznowiona i jest prowadzona w trybie ciągłym. Tutaj dane teleadresowe do instytucji. I tu już nasz ostatni operator, czyli Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości, który prowadzi projekt wraz z partnerem, czyli Stowarzyszeniem Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości. Proszę zwrócić uwagę, że dany operator podzielił sobie obszar, tak, czyli gdzie składamy, z jakiego obszaru firma pochodzi formularze do projektu. Czyli Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości działa na obszarze powiatu jarocińskiego, kaliskiego, miasta Kalisza oraz powiatu pleszewskiego. Natomiast jeżeli chodzi tutaj o Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, mamy powiat kępiński, krotoszyński, ostrowski oraz ostrzeszowski. Tutaj, jeżeli chodzi o daną instytucję, na jedną usługę rozwojową mamy kwotę 4100 zł, przy czym jeżeli dana usługa dotyczyłaby szkoleń e-learningowych, czy też szkoleń, które są realizowane zdalnie, kwota wynosi maksymalnie 3000 zł netto. Obecnie dana instytucja nie prowadzi naboru, ale z informacji uzyskanych w dniu wczorajszym
Należy weryfikować też stronę internetową instytucji, ponieważ w ciągu roku będą pojawiały się kolejne tutaj ogłoszone nabory wniosków. Co prawda mamy dzisiaj 19, od 17 trwał nabór wniosków, został wznowiony nabór, ale trwał dosłownie kilka godzin i w dniu 17 został już zamknięty. Namiary na instytucje, tutaj do Kalisza. Jakie warunki należy spełnić, aby móc uzyskać dofinansowanie w ramach usługi rozwojowej? Oczywiście te warunki muszą być spełnione łącznie. Czyli zgłoszenie na taką usługę rozwojową zostało zrealizowane za pośrednictwem bazy usług rozwojowych. Nie ma możliwości zapisania się poza bazą usług rozwojowych na szkolenie, które miałoby być dofinansowane z tych środków. Wydatek został rzeczywiście poniesiony na zakup usługi rozwojowej, czyli jeżeli faktycznie jesteśmy na danym szkoleniu, dokumenty rozliczeniowe dotyczą danego szkolenia. Wydatek został prawidłowo udokumentowany i usługa oczywiście została zrealizowana zgodnie z założeniami, czyli zgodnie z programem, formą, na warunkach i wymiarze czasowym określonym w karcie usługi. I usługa zakończyła się wypełnieniem ankiety oceniającej usługi rozwojowe zgodnie z systemem oceny usług rozwojowych. Szkolenia, które są prowadzone przez instytucje, czasami też są weryfikowane, są kontrolowane przez operatorów, czyli też może być taka sytuacja, że operator może wejść na takie szkolenie i sprawdzić, że faktycznie dana osoba, która została zapisana na szkolenie, jest na tym szkoleniu, które jest na przykład z tej tematyki, gdzie dostało dofinansowanie, a nie jest faktycznie inna osoba i na przykład korzystamy ze szkolenia zupełnie z inną tematyką. Terminy. Tu co prawda będzie informacja dość ogólna, ponieważ jakby u każdego operatora troszeczkę inaczej może to wyglądać, ale weryfikacja i zatwierdzenie dokumentu, przez które zgłaszamy się oraz podpisanie umowy wsparcia z przedsiębiorcą powinno nastąpić w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia przez przedsiębiorcę dokumentów zgłoszeniowych u operatora. Natomiast jeżeli chodzi o pracowników, których zgłasza pracodawca, na każdego pracownika, jeżeli to będzie więcej niż jedna osoba, musimy złożyć osobne wnioski i takiego pracownika zgłasza pracodawca, czyli tutaj osoba na przykład zatrudniona w przedsiębiorstwie sama w ramach tego działania nie może zgłosić się na szkolenie. W tym zakresie są inne dofinansowania, jeżeli chodzi o osoby pracujące, natomiast w przypadku działania skierowanego do przedsiębiorców, to właśnie przedsiębiorstwo może jedynie zgłosić swojego pracownika na szkolenie wraz z ewentualnym zgłoszeniem siebie jako pracodawcy. Przedstawię Państwu najnowsze informacje odnośnie zmian, jakie nastąpiły, jeżeli chodzi o wsparcie w ramach bazy usług rozwojowych. Został wprowadzony minimalny okres funkcjonowania przedsiębiorstwa, czyli co najmniej 6 miesięcy przedsiębiorstwo musi działać przed momentem złożenia takiego wniosku o dofinansowanie. Czyli jeżeli ktoś w chwili obecnej uruchomiłby działalność gospodarczą, nie będzie mógł z automatu złożyć takiego wniosku o dofinansowanie. Dopiero po tym terminie 6 miesięcy jest uprawniony do złożenia takiego wniosku. Został wprowadzony tak zwany minimalny okres zatrudnienia, czyli 3 miesiące oraz wymiar czasu pracy minimum 80 godzin na miesiąc. Czyli osoby, które chcemy przekierować w ramach dofinansowania na szkolenie, muszą być u nas zatrudnione na co najmniej 3 miesiące przed momentem złożenia takiego wniosku o szkolenie przy jednoczesnym wykonywaniu pracy w wymiarze minimum pół etatu, czyli minimum 80 godzin miesięcznie. Zostały również w ramach tych zmian wyłączone możliwości ubiegania się o wsparcie na szkolenia dla osób, które są zatrudnione w naszej działalności na podstawie umowy o dzieło lub umowy agencyjnej. Jeżeli chodzi o umowy, które są umowami zlecenie, jak najbardziej taki pracownik może być wysłany na szkolenie, ale musi być to osoba, która nie prowadzi działalności gospodarczej, czyli składamy wniosek na osobę, którą mamy zatrudnioną jako osobę fizyczną na podstawie umowy zlecenie. Baza usług rozwojowych, czyli kilka słów o samej bazie usług rozwojowych. Czyli jest to internetowa, ogólnodostępna, taka bezpłatna platforma, która zapewnia dostęp do wysokiej jakości usług rozwojowych,
które są świadczone na rzecz przedsiębiorstw oraz ich pracowników, czy też osób fizycznych. Dlaczego wysokiej jakości? Ponieważ każde szkolenie tutaj zamieszczone w bazie usług rozwojowych przez instytucje szkoleniowe jest oceniane, czyli faktycznie wyszukując sobie szkolenie, też możemy zapoznać się z takimi informacjami, jak jest oceniana instytucja. Jeżeli chodzi o wyszukiwanie usług, jest dość proste, ponieważ mamy wyszukiwarkę, szkolenia są podzielone tematycznie, możemy je przeglądać, czy też korzystać z takiej wyszukiwarki. Możemy wyszukać szkolenie na przykład po jakimś słowie, na przykład powiedzmy szkolenie kadry, płace. Jeżeli chodzi o wyszukiwanie, oczywiście nie musimy się od razu rejestrować na tej bazie usług rozwojowych. Jako osoby niezarejestrowane również możemy sobie wejść i taką usługę wyszukać, zobaczyć, czy są dostępne na przykład w naszym miejscu prowadzenia działalności, czy też na przykład w bliższej okolicy. Tak wygląda tutaj print screen z bazy usług rozwojowych, tak, czy możemy sobie wyszukać. Natomiast tak jak wcześniej było wspomniane, wyszukiwarka jest dosyć taka ogólnie dostępna, tak? Czyli możemy sobie faktycznie wskazać informacje, które chcemy wyszukać, czy też możemy sobie wyszukać po tym słowie. Żeby później skorzystać z dofinansowania, musimy się zarejestrować w bazie usług rozwojowych. Czyli tak jak już wcześniej wspomniałam, przeglądanie nie wymaga tutaj rejestracji, natomiast jeżeli już chcemy skorzystać z danego szkolenia, czy też kursu, należy się w tej bazie usług rozwojowych zarejestrować. Jeżeli chodzi o bazę usług rozwojowych, również są dostępne na bazie usług rozwojowych różnego rodzaju poradniki, które też wskazują krok po kroku, jak zarejestrować swoje przedsiębiorstwo i zgłosić pracownika na szkolenie. Jeżeli chodzi tutaj o rejestrację, tak wygląda widok wersji podstawowej dla nowego konta, gdzie składa się ono taki z trzech dużych kafelek. I mamy kafelkę kolor szary, czyli użytkownika, niebieskie przedsiębiorstwo, a kolor czerwony dotyczy dostawcy usługi. Aby ułatwić właśnie pracę użytkownikom w bazie usług rozwojowych, system ma właśnie zastosowane te kolory, żeby tutaj łatwiej było zastosować się i przejść przez cały proces rejestracji tutaj w systemie. Jeżeli chodzi o źródła informacji o funduszach europejskich, bardzo serdecznie zachęcam Państwa do zapisania się na 3 stronach internetowych, w których można pozyskać informacje o dostępnych możliwościach wsparcia. Jest to strona www.funduszeeuropejskie.gov.pl. Na tej stronie internetowej jest jakby zebranie wszystkich programów Unii Europejskiej, więc zapisując się na newsletter możemy jak najbardziej sobie wybrać informacje, z której tematyki czy z którego programu chcielibyśmy otrzymać informacje. Zachęcam do zapisania się na newsletterze na naszej stronie www.wrpo.wielkopolskie.pl. Jest to strona naszego programu regionalnego, jak i również zachęcam do zapisania się na newsletter na stronie naszej instytucji, na stronie Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, strona www.warp.org.pl. Jeżeli chodzi o naszą stronę internetową, bardzo serdecznie zachęcam do odwiedzenia kafelki Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich. Jeżeli chodzi o tą kafelkę, tam znajdują się wszystkie informacje, które my jako punkt informacyjny publikujemy, czyli nagrania z webinarium, różnego rodzaju jakieś takie posty, które przygotowywaliśmy, czyli mamy na przykład tutaj, co w PIF-y pisze, takie krótkie informacje o dofinansowaniach, mamy stworzony pakiet biznesplanu, czy też ABC Funduszy Europejskich, jak zakładać działalność, więc jak najbardziej zachęcamy. Plus mamy też kafelkę webinaria, właśnie w tej kafelce są informacje dotyczące nagrania oraz pytania i odpowiedzi. Zachęcam również do korzystania, zapisania się, polubienia na Facebooku Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Też mogą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o planowanych przez nas webinariach. Tutaj są zamieszczane informacje na bieżąco. Pewnie nie jeden przedsiębiorca często korzysta z takiego źródła wsparcia, żeby móc zobaczyć, co wpisze w tych funduszach europejskich. Jeżeli chodzi o sieć punktów informacyjnych funduszy europejskich,
To jesteśmy punktem, który jest współfinansowany również ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Pomoc Techniczna. Za koordynację naszego punktu odpowiada Departament Informacji i Promocji w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Natomiast nasz punkt informacyjny działa w oparciu o tak zwany dokument, czyli standardy funkcjonowania sieci punktów informacyjnych funduszy europejskich. Jest to dokument, który nakłada na nas pewne obostrzenia, jeżeli chodzi o wykonywanie naszych zadań. Na terenie Wielkopolski w chwili obecnej znajdują się 4 punkty informacyjne. Główny punkt informacyjny, który jest prowadzony w Poznaniu, lokalne punkty informacyjne w Kaliszu, w Koninie oraz ten nasz tutaj w Pile, gdzie my swoim zakresem obejmujemy działania na powiat pilski, chodziecki, obornicki, wągrowiecki, złotowski oraz czankowsko-czcianecki. Jeżeli chodzi o zakres usług, informujemy ogólnie na temat funduszy europejskich, czyli każdy może do nas przyjść z zapytaniem, swoim pomysłem, planowanym przedsięwzięciem i po przeprowadzeniu diagnozy jak najbardziej dobieramy odpowiednie tutaj działanie. Informujemy o możliwości właśnie uzyskania takiego dofinansowania na rozwój, na założenie działalności, na podnoszenie kwalifikacji, z jakich projektów skorzystać, czy też jak realizować i też rozliczyć, przygotować wnioski. Informujemy również o projektach, czyli właśnie taka tematyka jak w chwili obecnej tutaj omawiana podczas webinarium, czyli wskazujemy, do kogo można się zgłosić, żeby pozyskać dofinansowanie na podnoszenie kwalifikacji. Wszystkie usługi, które są świadczone przez nasz punkt informacyjny, są bezpłatne dla klientów. Obecnie mamy konsultacje tylko wyłącznie telefoniczne, pisemne, mailowe, indywidualne u klienta, ale w formule online oraz webinaria. W chwili obecnej mamy zawieszone konsultacje bezpośrednie, mobilne punkty informacyjne oraz całodniowe dyżury, czyli działamy w sposób zdalny. Zachęcamy do kontaktu z naszym punktem. Tu mają Państwo do nas numery telefonów, adresy mailowe. W poniedziałki mamy godziny wydłużone, czyli od godziny 7 do godziny 17, natomiast wtorek i piątek od godziny 7 do godziny 15. Ja bardzo Państwu dziękuję za uwagę tutaj, jeżeli chodzi o nasze dzisiejsze webinarium. Zachęcam do zadawania pytań. Jeżeli ktoś będzie miał może pytanie w terminie późniejszym, jak najbardziej zachęcam do telefonu czy napisania do nas na adres mailowy. Zachęcam do korzystania z dalszych webinariów. Planujemy też kolejne. Oczywiście na stronie Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości czy tych stronach funduszy unijnych wszystkie informacje są zamieszczone. Zachęcamy do zgłaszania się na takie webinarium. Bardzo prosimy również o wypełnienie ankiety i bardzo dziękuję Państwu za uwagę podczas naszego dzisiejszego webinarium. Dziękuję bardzo. Do widzenia.